zapraszam Was na Open Box, dużo koreańskiej pielęgnacji i kolorówki. To wszystko było ładnie zapakowane w folię bąbelkową. Folia bąbelkowa leży tutaj obok, zresztą pokazywałam Wam we vlogu, ale z racji tego, żeby nam to poszło sprawniej, to część tych rzeczy sobie już rozpakowałam. Powiem Wam, że jest dużo nowości. Dwa produkty już miałam okazję już testować, ale to wszystko Wam powiem po kolei. Pierwszy zacznę od produktu, który na pewno już albo używałyście, albo spotkałyście się na polskim YouTubie. To jest Misha Perfect Krem BB i ja wybrałam sobie w odcieniu Light Beige. Nie wiem, czy odcień będzie idealny w tym momencie do mojej karnacji, z racji tego, że sugerowałam się swatchami w internecie, ale no, zobaczymy. Zobaczymy, jak zacznę używać. Na razie jeszcze nie używałam. No, powiem Wam, że jest to produkt, który bardzo mnie ciekawi, bo jest lekki i podobno ma świetne krycie, także będziemy testować. Kolejny produkt to jest Tony Moly. Jest to krem do rąk bananowy, Banana Hand Milk. Słuchajcie, ten krem pachnie przeobłędnie. Ja czuję zapach bananów przez opakowanie, także naprawdę przypuszczam, że to będzie świetny produkt do torebki, bo przy okazji jest zgrabny i pięknie pachnie. Kolejne dwa produkty będą to sztyfty Panda Tony Moly. Ja tą pandę mam już na wykończeniu. Kupiłam ją w Polsce, jak byliśmy na urlopie, na Allegro. Zapłaciłam 45 zł, a na stronie, gdzie ja miałam bony do wykorzystania i mogłam sobie złożyć zamówienie, ta jedna panda kosztuje około 5 dolarów. Także zobaczcie, jaka jest przebitka. Wybrałam sobie dwie sztuki, będę miała zapas na dłuższy czas. Ja z tej pandy jestem bardzo zadowolona, używam cały czas i nadal będę używać, no bo teraz mam dwa kolejne. Kolejne produkty, jak jesteśmy przy marce Tony Moly, to są sztyfty, również przez słodka panda. Te opakowania są po prostu sweetaśne i jest to nic innego jak bronzer i rozświetlacz. Wszystko jest zapieczętowane, ja jeszcze nie testowałam, nie swatchowałam. Jeżeli chodzi o odcień Tony Moly, to tutaj jest coś napisane, ale nie przeczytam Wam po chińsku. Jest tutaj jedynie numerek 01 i 02. Zresztą widzicie, że jeden jest jaśniejszy, drugi jest ciemniejszy. Także będę testować, jestem bardzo ciekawa, jak się będzie sprawdzał. Kolejne dwa produkty to są żele do oczyszczania twarzy, również marka Tony Moly. Wybrałam sobie dwa, dlatego że są to żele z acerolą. Ja tutaj szukałam produktów do pielęgnacji z acerolą, ale powiem Wam, nigdzie nie znalazłam, dlatego będę miała zapas na jakiś czas. Bardzo się cieszę, zresztą ja zażywam również acerolę doustnie, bo zażywam w tabletkach, także zobaczymy, jak się sprawdzi w przypadku mojej cery naczynkowej ten produkt. Teraz może przejdziemy do maseczek, bo również złożyłam zamówienie na maseczki. Pamiętacie, tą maseczkę już miałam, kupiłam w TK Maxie. Kosztowała jedna sztuka 3,99, a w momencie, kiedy ja składałam zamówienie, to chyba 10 sztuk kosztowało około 16 dolarów. Kaczucha, są to maseczki, które nas mają odstresować, także 10 razy będę mogła się odstresować, później będę chodziła już zestresowana. Dalej kolejne maseczki, tym razem Horse, czyli koń, anti-aging, to jest również 10 sztuk. Te maseczki, które Wam pokazałam przed chwilą, czyli te maseczki z kaczuchą, one mają tylko taką małą kaczuszkę tutaj na policzku, a to jest maseczka w płacie, która cała wygląda jak głowa konia, także tego jestem bardzo ciekawa, zobaczymy, jak będę wyglądać, na pewno śmiesznie. I kolejne produkty, które sobie wybrałam, to jest Holika, to są plastry, 3 kroki, przyklejamy plaster jeden, drugi, trzeci na naszym nosie i oczyszczamy nasz nos ze skórników, także super, będę mogła przetestować. Ja mam plastry z Holika kupione w TK Maxie, ale one są do ust, także teraz będę miała jeszcze okazję przetestować plastry na zaskórniki, super. Już prawie jesteśmy przy końcu. Aha, tutaj jeszcze mi wypadła jedna rzecz. Na samym końcu zostało mi tam jeszcze kilka dolarów do wykorzystania i wrzuciłam maskarę. Jest to The Face Shop i jest to maskara wydłużająca. Kolejny produkt jest to krem do cery tłustej i na ten krem musiałam poczekać, bo niestety jak ja składałam zamówienie, był wyprzedany. Miał świetne opinie, no zobaczymy, jak się sprawdzi w przypadku mojej cery. Kolejny produkt to jest Honey Sleeping Pack i to jest Holika. Jest to coś na zasadzie maski, nakładamy na naszą twarz wieczorem, rano wstajemy, zmywamy. Słoiczek jest przesłodki. No zobaczymy, jak się sprawdzi. Tak jak mówię, większość tych produktów jeszcze jest nietestowana, paczka przyszła wczoraj. Jedynie Wam opowiedziałam o dwóch produktach, które testowałam wcześniej. I dwa ostatnie produkty są to pudry. I te pudry wyskoczyły mi w proponowanych, dlatego je zamówiłam.
Tutaj ten puder w zielonym opakowaniu jest to No Sebum Mineral Powder. Jest to puder, który podobno świetnie sobie radzi z wydzielaniem sebum, więc zdecydowanie jest to coś dla mnie, więc przetestuję. I kolejny, ostatni już produkt to jest również puder Cat's Wings. Jest to puder, który świetnie sobie radzi właśnie z cerą porowatą, również z wydzielaniem sebum. Podobno przepięknie rozświetla tą twarz, odświeża, a przede wszystkim nadaje jej blasku. No zobaczymy, zobaczymy jak się sprawdzi, także teraz mam dwa kolejne pudry do testów. To by było wszystko, to są produkty, które będę w najbliższym czasie testować. Planuję też nagrać z tymi produktami osobne filmy, ale to wszystko wyjdzie w trakcie. Dajcie mi koniecznie znać, co wy testowałyście, jeżeli chodzi o koreańską pielęgnację czy kolorówkę, a ja wam linka do sklepu, od którego otrzymałam bon na zakupy, zostawię pod spodem. Sprawdźcie sobie koniecznie, ponieważ ceny są dużo niższe niż w Polsce. Wiem, że przesyłka kosztuje tam około 30 dolarów, ale warto się złożyć z koleżanką czy z siostrą, z mamą, zrobić sobie duże zamówienie, bo naprawdę wychodzi to dużo taniej. Także sprawdźcie sobie koniecznie, ja wam linki zostawię pod spodem. Dzisiaj wam dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!